napisałam książkę głównie z myślą o moich dzieciach, a raczej wnukach. Dlatego, że los nas rzucił na emigrację. Moje dzieci urodziły się w Afryce Południowej, miały zielonego pojęcia o Polsce, o Europie w ogóle. I chodziło mi o to, żeby oni wiedzieli przynajmniej, że są Polakami, że są z rodziny polskiej i że Polska to nie jest jakaś bajeczka, którą się opowiada, tylko że to były fakty. Poza tym właśnie chciałam, żeby wiedzieli, skąd pochodzą, kto byli ich rodzice, kto byli ich dziadkowie i tak samo podkreślić całe znaczenie wojny, która, prawda, odebrała nam nasz dom i nasze życie tam i zmusiła nas do poszukiwania pracy i życia, gdzie się dało w Europie, a nas wypchnęło aż do Afryki Południowej, gdzieśmy przesiedzieli. Ja 36 lat, a mój mąż 40. Właściwie od mojego urodzenia aż do mojej 80 mniej więcej. Także to spory kawał czasu. Człowiek przechodził przez różne rzeczy. Przechodził przez wiele, bardzo wiele radości i przez różne smutki. Na przykład smutkiem ogromnym była choroba na serce mojej córki. I tam rozpisuje się na temat, że jak trwoga, to do Boga. To właściwie jest główny sens. I w różnych listach, czy też odpowiedziach ludzi, którzy to czytali, wiele osób mi mówiło, że powiedzmy moje podejście, czy też mój opis tego, co się działo z moją córką, prawda, i jak człowiek na to mógł reagować, że to ich specjalnie zaciekawiało. Powiedzmy ten moment. I że jeszcze opisywałam życie przedwojenne, jakie było, te polowania, to wszystko. I cały ten świat, który zniknął kompletnie w Polsce. Mówię w Polsce, bo w innych krajach czasem jeszcze trwa do dziś dnia, chociażby we Francji.